Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj zodiakalne koziorożce i wszystkich Państwa, których ten znak interesuje, na czytanie ogólne na maj 2024. I jak widzicie Państwo, karty są rozłożone. Ja wczoraj zrobiłam ten film do połowy, bo nie wiedziałam, że mi nie nagrywa telefon, bo miałam pełną pamięć. Wyobrażacie sobie, Merkury, tak? Merkury. No i robimy sobie jeszcze raz wszystkich nowych moich gości. Witam bardzo serdecznie. Jeżeli czytanie zarezonuje z Tobą, a nie ze wszystkimi, to czytanie będzie rezonować. Jest bardzo dobre. Jest naprawdę bardzo dobre czytanie. Ale jeżeli postanowisz po 5 minutach, że nie, to nie dla mnie, nie rezonuje ze mną ta osoba, która czyta, to proszę Cię, przewiń film po prostu do końca. Ok? Również za dawno nie dziękowałam za lajki, za komentarze. Oczywiście bardzo dziękuję. Jest nas coraz więcej. Cieszę się z tego powodu. I moi drodzy, na koniec czytania jeszcze powiem, że zwykle losujemy 3 odpowiedzi od aniołów. Ja wylosuję w maju dla wszystkich 5. To jest wróżba wyboru. Na koniec czytania odpowiedź na Wasze pytanie. Moi drodzy, po pierwsze, chciałabym powiedzieć, co do czytania, chodzi tutaj bardzo, bardzo o stawianie granic i zmianę przekonań. Bardzo często pojawiają się te słowa: zmień swoje przekonania, zmień swoje myślenie, naucz się stawiać granice. No, ktoś pomyśli, dobrze mówić, prawda? Ale jak to zrobić? I zmiana przekonań, taka zmiana przekonań radykalnie może zmienić jakość naszego życia. Takie te toksyczne tak zwane przekonania, które nie są dla nas dobre, one nam zamykają drogę do nowego, moi drodzy. Po prostu. Siedzimy w starym z powodu właśnie tych naszych przekonań, tego, co myślimy. Pozbywając się ich, odzyskujemy kontrolę, moi drodzy. Nad czym? Nad swoimi emocjami. Zaczynamy się inaczej zachowywać. Zaczynamy być asertywni. Bo widzimy, że jeśli zmieniamy te swoje przekonania, swoje myślenie, to budujemy silny fundament takiej zdrowej samooceny. Zdrowej samooceny. Zmiana przekonań, moi drodzy, to nie tylko zmiana samopoczucia, poprawa, ale przede wszystkim łatwiej nam żyć w świecie z innymi. Łatwiej jest nam ich odbierać. Nie odbieramy ich błędnie. Pewność siebie, prawda? Jak mamy zbudowaną pewność siebie? Mogą być przekonania negatywne, toksyczne, czyli niezdrowe. Czyli ja nie zasługuję na to, zawsze kogoś zawiodę, jestem za stara, żeby albo za stary, tak? Bo mamy dużo tutaj chłopaków. Zresztą pozdrawiam wszystkich panów, chyba najwięcej panów do mnie pisze. Co ja takiego umiem? Przecież ja nic nie umiem. Słuchajcie, to ja to, co mówię, to tak jakbym słyszała. Wyobraźcie sobie swoje dzieciństwo. Czy tak przypadkiem nie słyszeliście tego od mamy, od najbliższych, tak? Od ważnej osoby. A może teraz wam ta ważna osoba zbija to poczucie własnej wartości. I właśnie to jest takie, przecież ja nic nie potrafię, nie mam nic do zaoferowania. Na przykład, jeśli rodzimy się w ciele, które jest niedoskonałe, prawda? I wtedy jest takie przekonanie, na pewno mnie nikt nie zaakceptuje takiej lub takim, jakim jestem. Też jest takie przekonanie, takie myślenie, że jak ktoś mnie krytykuje, to ja po prostu sobie z tym nie radzę i nie chcę żadnej krytyki. Albo to są osoby, które nie chcą słuchać dobrych rad, tak? To jest takie właśnie też
niezdrowe przekonanie, że jak ktoś mi coś mówi, to znaczy, że jest albo zazdrosny, albo złośliwy, tak? Albo już najważniejsze dla mnie przekonanie, że moje pragnienia, moje potrzeby są najmniej ważne. Skąd się to bierze? My powinniśmy myśleć tak, jako dorośli ludzie. Zasługuję jak wszyscy inni na ten awans, na ten sukces, na miłość, na szacunek. Popełniam błędy i to nic takiego. Kiedy popełniam błędy, to się uczę, prawda? Muszę się uczyć z popełnionych błędów. Również jeśli chodzi, o już jestem za stara, żeby to czy to zrobić, tak? Nawet zadbać o siebie. Nie. Teraz mój każdy dzień, kiedy się rano obudzę, to wiem, że mam szansę na nowe. Mam szansę na rozwój, mam szansę na poprawę swojego życia, na swojego... Jeszcze mam, dostałam tą szansę. Nie wszyscy w naszym wieku są z nami, moi drodzy. Również trzeba zmienić myślenie na ja nic nie mogę, nic nie potrafię, na takie, przecież ja mam swoje unikalne umiejętności, których inni nie mają i które te moje umiejętności mogą służyć innym. Na przykład nie każdy potrafi być opiekunką w domu starców, tak? Jak się to popularnie mówi. Nie każdy potrafi pracować w hospicjum. Nie każdy na przykład, nie wiem, jest bardzo spokojny, jest, wiesz, nie muszę być perfekcyjny. Każdy ma słabe strony. Wcale nie muszę być najlepszy i doskonały, żeby mnie zaakceptowano. Już nie, już jestem dorosły. Mnie niczyja akceptacja nie jest potrzebna. Moje potrzeby, moje pragnienia są tak samo ważne i zasługuję na uwagę, jeśli chcę o czymś powiedzieć, czymś się podzielić, coś oznajmić, prawda? Lub nawet porozmawiać. Tak samo ludzie, którzy nie wierzą w siebie, jeśli chodzi o karierę zawodową, chodzi mi o kompetencje, chodzi mi też o talenty, tak? Takie ktoś nam nawrzucał do głowy, że a ten to osiągnął sukces z łatwością, a ja to muszę o wszystko walczyć, tak? Nie, to trzeba zamienić na to. Pomyśl sobie, ta osoba, jeżeli to naprawdę jest sukces, pracowała ciężko, uwierz mi na ten sukces. To nie jest tak, że sobie hop, siup, jest sukces. Trzeba myśleć tak, sukces to jest dla mnie wyzwanie. Jestem gotowa pracować ciężko, żeby dojść do celu. Bo na tym polega życie, moi drodzy. I na tym bazują ludzie, którzy osiągają sukces, tak? Nie, że jak ten bogaty to musi kraść, bo tak kiedyś się mówiło. Również moje pomysły nie są głupie, one nie są bez sensu. Co to znaczy, ktoś mi powiedział, nie zawracaj mi głowy tym? Ja mam pomysł, który zasługuje na uwagę. Każdy mój pomysł ma wartość. Albo zawsze będę miała problemy z wagą, tak? Bo na przykład nie wierzę w to, że zdrowe jedzenie jest dobre. I nie będę jeść zdrowego jedzenia, bo jak się mięsa nie najem, czy tam... A ja akurat mięso jem, ale wiecie, o co mi chodzi. Czy na przykład... słynny napój z dodatkiem sztucznego cukru, prawda? Ludzie to piją tutaj w Anglii, słuchajcie, litrami i wszyscy wyglądają jak balony. Zmiana myślenia, tak? Nie słuchać reklam, o to mi chodzi. Ja wiem, że wy wstępów nie lubicie, ale zanim powiem, bo my tu o kartach będziemy zaraz mówić, bo to jest bardzo ważne dla koziorożców. Bardzo ważne. Ktoś się martwi na przykład, że się starzeje. Ja też się martwię, ja mam 56 lat dopiero. Tak. Jak mamy 10 lat, to 24-letnia nauczycielka jest stara, prawda? Ale jak jesteśmy po 50, to
mamy myśleć, że teraz to się dopiero zaczyna. Że ja mam siłę woli do tego, żeby podejmować dobre, zdrowe wybory. Albo właśnie jeszcze na koniec. Nie chcę współpracować z lekarzami już, jestem chora, bo oni mnie nie rozumią, moich prawdziwych problemów. No, trzeba słuchać specjalistów czasami, bo oni, obojętnie czy terapeuta, czy bankowiec, oni nam pomogą. To nie są ludzie, którzy się wymądrzają, prawda? Także tyle o zmianie przekonań. Zaraz sobie o tym powiemy. I bądźmy wdzięczni. Bądźmy wdzięczni swojemu ciału za to, co dla nas robi. Ciało pracuje dla nas bardzo ciężko, żeby nas utrzymać przy życiu. I my mamy mu w tym pomagać. Tak jak samochód. Mamy o ciało dbać, moi drodzy. To jest najważniejsze. Dobrze, moje drogie koziorożce. Chciałabym teraz zacząć czytanie. W energii ogólnej mamy, moi drodzy, dwójkę pucharów. Dwójka pucharów mówi o połączeniu, o pokoju, o spotkaniu bratniej duszy. Ale tutaj widzimy jakieś bolesne związki, bolesne. I związane z tym, moi drodzy, koszmary. Czasami to są wymyślone problemy, żeby uniknąć odpowiedzialności może, albo ze strachu. No odpowiedzialność to jest, moi drodzy, to jest reakcja na akcję, tak? Jak odpowiadamy na dany problem? Czy uciekamy od niego? Czy bierzemy odpowiedzialność? Odpowiadamy odpowiednio, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Jest w jakimś związku, moi drodzy, coś niedobrego, coś negatywnego, co niszczy, co może zniszczyć twój związek. Może. Jest zagrożona też sfera miłości, moi drodzy. Albo to jest tak zwany holizm, prawda, na internecie, panowie. Również picie, również używki, jakiś związek przez to jest zagrożony. Również widzimy umowy o pracę, porozumienia. Ktoś tutaj, jeśli chodzi o te umowy, o te różne... Ktoś się tutaj otwiera zbyt mocno, chodzi mi o tajemnicę. Możecie spotkać kogoś, kto będzie, albo już to robi, i po prostu albo będzie chciał z was coś wyciągnąć, albo wam coś proponować, spowoduje, że się będziecie emocjonować i zadecydujecie na oślep o czymś, albo już się to wydarzyło. Na przykład o zawarciu związku małżeńskiego, tak? Tym negatywem może być kochanka, kochanek, który sprawia, że nie śpisz po nocach po prostu. To może być osoba z internetu również. Mówię tu o uzależnieniu, tak? Ta karta mówi, że związek ma być równy. Relacja z drugim człowiekiem ma być swobodna. Ale mówię tu o swobodzie, nie, że jedno sobie fruwa, a drugie siedzi w domu, nie. Mówię o swobodnym wypowiadaniu się, o swobodnym życiu. Że nie trzeba się spinać z niczym. Mówi o bezpieczeństwie. Ma też polegać na zrozumieniu, moi drodzy. Ja w związku chcę się czuć komfortowo. Chcę się wyrażać swobodnie. Mówić, co myślę. Chcę się dzielić. Tutaj też takie jest duża wiadomość do kogoś powiedziane tak. Masz dobry związek, masz dobrą relację, partnerstwo, obojętnie. I ciesz się tym, co ci to przynosi. No tylko jak, prawda? Z
zadbanie o dobre stosunki międzyludzkie, o wzajemne interesy, serdeczna jakaś przyjaźń się pokazuje, romantyczne randki, oczywiście, tylko trzeba wyjść. Jest radość w dwójce pucharów, miłość, połączenie, przyjemność. Jeżeli jesteście w początkowym związku z jakąś osobą, która jest bardzo, bardzo zraniona, albo jest bardzo agresywna, trzeba zrozumieć, co ja czuję do tej osoby. Czy w moim związku jest szansa na, czy w tym związku jest szansa na harmonię? Bo widać tu fałszywą miłość, widać izolację, wycofanie emocjonalne przede wszystkim, zauroczenie. Ktoś się martwi, ktoś się tutaj coś wini za coś, dręczy, martwi się na zapas prawdopodobnie, może chodzi o chorobę. Ktoś płacze, izoluje się, nie może się otrząsnąć z tego, co się działo w przeszłości. Albo możesz temu zapobiec, bo to dopiero może się wydarzyć. Trzeba przestać siedzieć w tym jakimś potrzasku, w którym siedzisz, w którym się znalazłeś. Trzeba dojść do sedna problemu twojego. Co się dzieje? Jeżeli myślisz, że masz związane ręce, to się mylisz. Może ty nie widzisz wyjścia z sytuacji, ale jest ktoś, kto ci wskaże to wyjście. Kto ci pomoże uwolnić się z tych ograniczeń, z tej trudnej sytuacji. Bo tu jest wyjście z trudnej sytuacji. Albo nie dopuść do tej trudnej sytuacji. Do wypadku, do konfliktu w pracy. Żeby też jakieś konflikty w pracy, jak są, nie brać w tym udziału. Tylko musisz tu uwierzyć w swoją siłę. A ktoś nie wierzy. Na przykład, że wyzdrowieje. Ktoś cię próbuje zmuszać do czegoś. Po prostu, jeżeli czegoś nie chcesz robić, to tego nie rób. I tyle. No ale jak? Po prostu nie rób. Nie i tyle. Nie. Bo ja się z tym czuję źle, niekomfortowo, jest mi przykro za każdym razem. Ciężka praca, prawda? Pokazuje się, żeby zmienić pracę, wybrać pracę, która tobie będzie pasować. Jeżeli kupujecie dom, albo chodzi o inną, jakąkolwiek umowę, na przykład o pracę, czy kredyt, czy ktoś was będzie chciał zbajerować o coś, uważajcie, zanim podpiszecie, zanim zdecydujecie, trzeba się zatrzymać. Kogoś zatrzymać, samemu przed czymś, bo tutaj ktoś się martwi o was może. Też możecie dostać wiadomości od kogoś. To może być osoba nawet psychicznie chora w jakimś, nie wiem gdzie. I ta wiadomość może być fałszywa. Nie wiem, pojedzie wam na współczuciu, na winie, opowie coś, że coś tam się podziało i po prostu możesz coś zrobić i potem tego żałować. Jest tutaj negacja pokazana. Ktoś nie wierzy w swoją siłę wewnętrzną. Wy macie tutaj nadzieję, że jakieś nieprzyjemności miną, że to odbuduje, że utrzymam to coś, że to jest do odbudowania. Albo boicie się, że to nie jest do odbudowania, boicie się jakiejś zmiany tutaj. Jest takie, boję się zaakceptować, że jestem taka, a nie inna. Jakiś zły,
Złość szkodzi zdrowiu, wiesz? Bo ktoś jest na zewnątrz taki bardzo wybuchowy, bardzo taki, ja nie wiem, kto to jest, czy ty jesteś szefem, czy kto, twój szef, taki nie do zniesienia. Tak naprawdę słaby człowiek, ale na zewnątrz po prostu... Taki destrukcyjny związek też tutaj się pokazuje. Uzależnienia, złości, kajdany nawet. Temu wszystkiemu teraz mówimy nie, bo żebyście się w jakieś nie wdali, drodzy Państwo, jak się to mówi, przestępstwo, tak? Jeżeli ktoś Was już wciągnął w coś, co można nazwać przestępstwem, wygooglujcie sobie, co to słowo znaczy, to już z tym trzeba zakończyć. Trzeba zakończyć. W tą drogę nie wolno iść. Takie wyżywanie się na pracownikach albo na rodzinie, prawda? Jak coś się w pracy nie dzieje, albo urządzeniach, prawda? To grozi chorobą po prostu, wypadkiem nawet. Zadbaj o siebie tutaj. Unikniesz choroby po prostu. Nie dopuść do zrobienia czegoś złego. O czym ty myślisz w ogóle? Albo nie wchodź w związek bez solidnych fundamentów tutaj. Bo pokazuje się ogromne ego. Ego może nas doprowadzić do nieprzyjemności, do strat, do zniszczeń, do zmarnowania życia. Czasami objawia się tym głosem takim, który mówi, to też jest ego, nie dasz rady, nie zasłużyłaś, jesteś brzydka, jesteś brzydki, albo nie, jak ja mam z prawdziwą kobietą się teraz spotkać, jak ja nie znam prawdziwej kobiety, ja znam tylko jakieś tam z jakiejś Tajlandii dziewczyny z ekranu, prawda? I ciężko mi jest teraz, terapeuta. I natychmiast przestań to robić. Jeżeli jesteś w związku, to grozi twojemu związkowi. Albo idealizujemy, prawda? No jak nie pije, to nie bije, jest taki dobry. Albo idealizujemy osobę, która na przykład pisze do nas z więzienia. W ogóle nie mamy pojęcia, kto to jest. A on jest taki cudowny, bo tak nam pisze. Też ktoś, kto zdradza, niszczy siebie i innych. Ktoś traktuje cię albo ty, odwracajcie sobie, życie po prostu jak przygodę, jak jedną wielką przygodę. A ego co robi? Ego usprawiedliwia. Na przykład czyjeś złe zachowanie, prawda? Dziecka zachowanie. No przecież jak ja mogę moje dziecko na policję zgłosić? Jak ja mogę powiedzieć, że moje dziecko to czy tamto? Przecież to jest moje dziecko. A później się żałuje, że się tego nie zrobiło, że się nie powstrzymało tego czegoś. Ty myślisz, że nie masz na tyle siły, żeby się temu przeciwstawić na przykład, że ta iluzja ci pasuje po prostu. Lepsze to niż nic, prawda? Albo już tyle lat. No a jest, bo jest. No a jakby go nie było, to by było gorzej. No leje mnie, no ale trudno. W tej pracy też. Wciąż ten szef jakiś taki naprawdę dziwny. Ale no co, jest ta praca. No gdzie będę pracy dalej szukać? Tutaj ktoś robi co innego. A... Czuję co innego. Brak jest połączenia intuicji z rozumem, moi drodzy. Trzeba bronić będzie swoich poglądów. I nie walczyć nieuczciwie. Nie brać w czymś udziału, jeżeli to jest nieuczciwe. Też jest złość w pracy pokazana z daleka od tego, ok? Ktoś będzie chciał cię na przykład kogoś z was sprawdzić,
i wrócić, czy na przykład jeszcze tą osobę kochasz, czy jeszcze macie na tym haczyku, tak? I czy zrobisz jeszcze dalej wszystko dla tej osoby? Może ktoś taki do was wrócić. No ale wiadomo, ludzie robią z nami to, na co im pozwalamy, prawda? I może ty się tego człowieka boisz, ale on tak naprawdę to jest słaby, to nie jest nawet cień myszy. Również jest taka przestroga, jeżeli masz problem z alkoholem i nie pijesz jakiś czas, prawda? Uważaj, uważaj, bo ktoś może ci, jakiś super kolega życzliwy, czy koleżanka, proponować ci drinkę albo coś w drinku i dobrze wie, że ty masz problem, tak? Na to uważamy. Nie idziemy nigdzie tam, gdzie nas alkohol nie chce, tak? Gdzie nie chcemy alkoholu. Tutaj ktoś chce coś albo na siłę zatrzymać, albo coś rozwalić. Chodzi o coś, co było budowane lub będzie. Jakiś związek, dobre imię, dobry wizerunek, dobrą relację, dobre imię. Czy w każdym razie, zanim coś postanowisz, że o, odchodzę, albo dobra, zdradzam, tyle razy mi się udało, albo dobra, robię to, tak? Możesz się pomylić i źle podjąć decyzję tutaj. Albo wybuchniesz, albo coś i ktoś trzaśnie drzwiami, po prostu. Uspokój się, zanim wybuchniesz. Nie pozwól również siebie obwiniać za wszystko, ok? Moi drodzy, jest tutaj, jeżeli poznaliście jakiegoś człowieka, nie wiem, jest jakaś utracona okazja, tak to będzie może wyglądało, ale to jest też lekkomyślność, to jest złe tutaj, niewłaściwe postępowanie. Bo on nam się odwrócił, ten głupiec, tak? Są tutaj, komuś się tutaj pokazało, a więc myślę, że jakaś dziewczyna prawdopodobnie. Posłuchaj, jeżeli myślisz, że ciąża was zbliży, albo jesteś już, ja tak myślałam, jesteś już naście lat po ślubie i jest u was jakiś kryzys, I na przykład uważasz, że jak razem zbudujecie dom, to was to zbliży. Nic bardziej mylnego, moi drodzy. Więcej kłopotów, ta osoba odsunie się jeszcze dalej. Po prostu. Coś tutaj, wiecie co, wisi w powietrzu. Ale ktoś się rozstaje właśnie z konfliktowym towarzystwem i ja tego wam bardzo serdecznie gratuluję. Moi drodzy, nie liczyłabym na żaden łut szczęścia, zwłaszcza jeżeli chodzi o podjęcie tej ważnej decyzji, jak egzaminy, nie wiem, powiedzenie tak, wysłanie komuś pieniędzy z nadzieją na zarobek na przykład, albo wysłanie komuś pieniędzy i z nadzieją na to, że ta osoba dotrzyma słowa. W tej energii ludzie nie uczą się na błędach. Więc ten człowiek, o którego pytasz, wciąż będzie powtarzał te błędy, bo jest nierozsądny i nieodpowiedzialny. I dopóki się tego nie nauczy, tak długo będzie te błędy powtarzał. Także trzeba to przemyśleć dobrze i gruntownie. Czy chcesz tego związku, czy chcesz tej pracy, czy chcesz tego,
co się tak powtarza. Zresztą wieża, do której nie chcecie się przyznać, ona jest tutaj. Ona przyjdzie, jeśli tego sami po prostu nie zrobicie. Jeśli sami tego nie zmienicie, no to... Bo to nie jest prawda. Zabawa zabawą, wiesz? Żarty żartami. Ale nie zawsze i wszędzie można żartować. I nie ze wszystkich. Takie... Tutaj się pokazuje takie docinanie komuś, wiecie, takie wbicie szpilki, człowiekowi się zrobi przykro i ty powiesz, no to ci osoba powie, ale już nie przesadzaj, albo dobrze, jak powie, przepraszam, nie wiedziałam, że, czy wiedziałem, że cię to zrani, ale jak powie, już przestań, zawsze tak reagujesz, zawsze to wiesz. Tutaj uważamy na takiego żartownisia właśnie jakiegoś. Co jeszcze? Poza tym ktoś, kto odkładał coś na później, powinien teraz przestać się bawić, a zająć się swoim życiem zawodowym i prywatnym. Może to jest ktoś młody. Jeszcze masz szansę, której po prostu na pewno nie chcesz przegapić. Żeby się uwolnić na przykład, żeby w coś nie wejść, żeby jeżeli poznałaś dobrą osobę, która jest zraniona, która wymaga trochę czasu, niegwałtownego, tu się też pokazuje, na przykład mężczyzna, jeżeli jesteś mężczyzną, ty potrzebujesz, lub twoja kobieta potrzebuje nie seksu, ona potrzebuje kochania. Tak samo ty potrzebujesz kochania. Nie tego, co myślisz, że potrzebujesz. Zwolnij. Bo tu jest za szybko i za mocno, okej? Albo wręcz przeciwnie. Jest też szansa, żeby nie dopuścić do rozpadu, do uwięzienia też. Zależy, w jakiej sytuacji jesteście. Żeby nie dopuścić do takiej relacji, w której będziesz nikim. No a może też dziecko twoje się zmienia albo wyprowadza, a ty włosy rwiesz z głowy. Co ja teraz zrobię? Co, taki jest jeszcze nieodpowiedzialny, to nic nie umie. Nic nie rób, nic nie zrobisz. To jest dorosły człowiek. Jeżeli są z nim problemy lub z mężem, lub z córką, lub z matką, z kimkolwiek. To jest dorosła osoba. I ta osoba już wymaga innego poziomu rozmowy. Innego poziomu rozmowy, jak z dorosłym trzeba porozmawiać. Na tym etapie tego, co się tutaj dzieje. Takie tkwienie też w czymś z wygody się pokazuje. Może z lenistwa właśnie ta osoba tutaj. Albo ze strachu. Albo po prostu siedzisz w jakiejś złotej klatce. Albo ten człowiek czuje się jak w złotej klatce po prostu. Tu ktoś też myśli, a ja go zmienię, ja to zmienię. Zrobię, żeby się poprawił, zrobię to, zrobię tamto, prawda? No przykro mi, ale nie masz takiej mocy. No nie masz takiej mocy. Albo masz moc, a nie chcesz tego zmienić. Bo się boisz na przykład pustki. Tutaj nie dopuść do jakiejś awarii elektrycznej, jakiejś wodnej, jakiś szambo może gdzieś tam wybić. Możesz zapobiec czemuś. Utonięcie również się pokazuje. Uważajcie na jakichś młodych ludzi, których ktoś może czymś tutaj, jak to powiedzieć, pompować.
również z otoczenia, co może do Was przyjść. Ktoś może być niezadowolony, ktoś tutaj może coś zrobić takiego, tak zwane działanie w afekcie się pokazuje, desperacja. Desperacja. Ktoś się tutaj poświęca, ktoś cierpi, zwróćcie uwagę na to. A może jest ta osoba uzależniona od Ciebie. Albo jest uzależniona od czegoś emocjonalnie. Wpada w panikę, robi coś złego. Słuchajcie, nie rób tego. Jeżeli Twoje małżeństwo jest dobre i Ty masz tendencję do bycia, że tak powiem, niegrzecznym, no to trzeba się tutaj już... Czas się uspokoić. Trzeba tą swoją taką... Tą dzikość, taką... Takie... Wiecie, takie wybuchowe zachowanie, to trzeba zmienić, bo... No bo możesz dzięki temu, że spokojnie możesz to wszystko zmienić. Ktoś jest zrozpaczony tym, że sami sobie gotujecie ten los. Może wy jesteście zrozpaczeni, że ktoś wybrał taką drogę, która go niszczy, która go... Jest ktoś zrozpaczony tym, że dąży ktoś do autodestrukcji. Ta osoba to widzi i nie może nic zrobić. Są też osoby, które mają ludzi wrogo do siebie nastawionych. Bardzo dużo negatywnych uczuć tutaj jest. I ten balon pęknie. Ten balon pęknie. Komuś tutaj puszczają nerwy, nie wiem, ktoś się mści na kimś za swoje krzywdy. Moi drodzy, nie ma tego, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, tak? Kiedy wieża już runie, co to znaczy? Kiedy uwalniamy się od tego wpływu, od tej osoby, z tego domu, gdzie możemy iść do pracy, z tej pracy, w której jesteśmy tak uwięzieni. Kiedy ta wieża się dzieje, ona pomaga w rozwoju. Po tej wieży mogę się rozwijać. Chociażby ktoś mi wmówił, że nie jestem warta tego. Mogę. Ja w to wierzę. Wcale nie muszę tyle pracować, żeby utrzymać rodzinę. Wcale nie muszę. Po tej wieży mogę zadbać o zdrowie, bo czasami przez przypadek dowiadujemy się, że jest szansa na poprawę zdrowia. Albo masz jakiegoś dobrego człowieka przy sobie, a ty myślisz, że nie zasługujesz na niego. Że nie zasługuje na prawdziwego przyjaciela. On jest za dobry dla mnie. Nie zasługuje. Albo tyle razy mnie zraniono, że tym razem na pewno znowu mnie zrani. Ktoś gra tutaj silnego, a tak naprawdę jest słaby. Na przykład ten szef w pracy przenosi z domu. Może, wiecie, każdy ma problemy. Jeżeli to ty, to nie rób tego. Bo tutaj ktoś też się wyżywa na pracownikach lub odwrotnie. Ty jesteś pracownikiem i ktoś się na tobie wyżywa. Tu wy się nie cieszycie za bardzo z czegoś. Relacja cierpi z powodu pracy. Teraz już wiesz, że te pieniądze szczęścia nie dają, także to jest do uratowania. Ktoś z Was też myśli o jakimś wyjeździe. Będzie okazja, trzeba być ostrożnym, niezbyt pewnym, nie kierować się ego. W pracy trzeba zmotywować ekipę, albo się zwolnić, zmienić pracę, albo zostać po prostu i siebie też zmotywować,
spojrzeć na siebie, czy na przykład jestem dobrym szefem i czy przypadkiem te kłopoty w pracy nie biorą się z czyjejś niekompetencji. Czyjej? Nie wiem. To trzeba właśnie odkryć. Może jest jakiś partner biznesowy, jakiś w ogóle partner nieuczciwy. Może macie z kimś konflikt i ta osoba będzie się chciała zemścić. A niech się mści, ludzie. To do niej wróci 100 razy. Nie mścimy się. Utrata majątku. Temu można zapobiec. Jakieś nieruchomości. Sprzedaż się pokazuje. Projekt, jakieś złe zarządzanie. No trzeba zmienić podejście, wiesz? Poszukać też nowych możliwości. Wszystko ma być według prawa. Na przykład sport, prawda? I te wspomagacze. Młodzi ludzie zwłaszcza. Według prawa. Jeżeli jest jakiś związek niestabilny, chaotyczny, nie ma tam zaufania, są ciągłe kłótnie, albo jakaś sprawa czy człowiek tutaj jest, wokół której wszystko się kręci, są ciągłe konflikty z powodu tej osoby, a do tego taka dominacja, zdradza ta osoba, kontroluje, jest szansa, żeby się z tego uwolnić. Jest szansa zapobiec rozstaniu. To może być tylko kryzys. I polecam terapeutę lub polecam szczerą rozmowę. Podejmij ryzyko. Spróbuj spojrzeć na tego swojego partnera inaczej. Docenić to, być szczęśliwym, że masz kogoś takiego. Dobry król buław, on jest zaangażowany, on jest ciepły, on jest wielkoduszny, jest niecierpliwy. Może się zniechęcić singlu, jeżeli zwlekasz z czymś. Bo to jest bardzo dobra karta na poznanie człowieka. Nie dość, że atrakcyjnego. I tu może masz opór, jakiś kompleks. To jeszcze jest taki bardzo pomocny. I karty mówią, będzie wam łatwiej w duecie. On może być zraniony bardzo, ale on jest bardzo dobry. Czasami mówi się, że jak ona tak miała takiego fajnego męża, prawda? No, ale to różnie bywa. To są zmiany. Ten król buław, on cię też zainspiruje. Prawdopodobnie ojciec, szef, przyjaciel pomoże ci się wyzbyć strachu, pozbyć, tak jak terapeuta czy adwokat, tak? Nie jest beznadziejnie, tutaj w ogóle nie jest beznadziejnie. Ten król buław, on może ci też pomóc odkryć twój talent. On mówi, że osiągniesz sukces własną pracą. On sobie zawdzięcza sukces. Sobie. Bez tych zewnętrznych kusicieli. Bez tego. I król buław zarabia też na talencie. I tu macie duże szanse zarobić na waszym talencie. Tylko on nie robi nagle. On słucha, on obserwuje, on doświadcza, on ma oczy otwarte na wiedzę. I dzięki temu odnosi sukcesy, bo popełnia mniej błędów, bo uczy się na tych błędach. Spotkać można go gdzieś tam na wsi być może, na jakimś przystanku, na jakichś zawodach oczywiście. To też może być jakiś zarządca jakiegoś gospodarstwa, jakiś lider. Kierownik budowy nam się też pokazuje, jeżeli macie,
chcecie kupić dom, on wygląda może dobrze, ale no nie jest tak. Trzeba kogoś po prostu wynająć, zatrudnić, dowiedzieć się, doedukować, nie wiem, może coś ze szkołą jakąś. On też coś rozważy, skontroluje, czy wszystko jest w porządku. Ten człowiek. Paradoksalnie, moi drodzy, wszystko wyjdzie dobrze tutaj. Wszystko wyjdzie na dobre. Tylko ważna jest tak. Dobra organizacja pracy. Pokazuje się zwrot długu, także nie bać się, bo ten człowiek tylko na zewnątrz pokazuje, straszy, co tam, wiesz. Do sądu idziemy i robimy. Nie boimy się. Nagrywamy. Zbieramy dowody, tak? Żeby ze złości niczego nie wykasować. Rozumiesz? Na przykład, jeśli już w coś zainwestowałaś lub zainwestowałeś i teraz się zorientowałaś, że chcesz odzyskać pieniądze, że nie idę w to. Może w tym momencie nawet. Rzeczywiście, ja chcę te pieniądze z powrotem. Idziemy do sądu. Ktoś cię tu wspomoże wiedzą, metodami działania, podzieli się z tobą i ja bym z tego skorzystała, bo najgorzej jest tkwić w czymś z uporu, wiesz, albo milczeć, kiedy się źle dzieje, to jest najgorsze. Potem człowiek żałuje, a mógł. Jeżeli czegoś nie wiesz, to się dowiedz, uświadom to sobie, coś zrozumiesz i to ci zburzy twój porządek. Ale to jest brama do wolności, wiesz? Tu jest energia, jest zdrowie, jest moc, jest siła. Otacza cię obfitość. Także dla jednych z was, jeżeli masz jakąś dziwną sytuację, która cię bardzo emocjonuje, ale nie jest sprawdzona, to zastanów się, zanim pójdziesz na całość. Ale osoba, która na przykład jesteś niezadowolona, są opóźnienia, są jakieś przeszkody, no to wtedy stop. Sprawdzamy dlaczego. Ale jeżeli wszystko jest dobrze skonstruowane, ten układ jest korzystny, ten człowiek jest naprawdę dobry, nauczył się na swoich błędach, tak? To idę na całość. Dlaczego nie? Taki gentleman z prowincji tu się pokazuje. On może jest surowy, ale jest dobry z natury. On ci da radę, on da radę ci pomóc. I rozważ to, ok? Rozważ jeszcze raz. I pamiętaj, jeżeli popełniamy błędy, błędy popełniamy po to, żeby z nich wyciągnąć wnioski. Także to chyba tyle, moi drodzy. Zapobiec, nie martwić się na zapas, poprosić o pomoc. Dziękuję. I teraz, moi drodzy, 5 kart anielskich. Karta numer 1, 2, 3, 4 i 5. Mam nadzieję, że macie pytanie. Ja odkrywam. Odpowiedź numer 1. Proszę. Sukces. Odpowiedź numer 2. Tak, z wykrzyknikiem. Odpowiedź numer 3. Słuchaj swojej intuicji. Jeżeli coś ci mówi, że jest coś nie tak, słuchaj tego. Odpowiedź numer 4. Jesteś gotowy, jesteś gotowa. I odpowiedź numer 5. Ogromne, dobre zmiany.
szczęśliwe zmiany. Wszystkiego dobrego i zapraszam do następnego razu.